Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Undertale. Znowu dawno nie było, kolejna seria, która powraca. Raz więc dół, góra, tak na wszelki wypadek. Ostatnio zakończyliśmy tutaj. Nie pokazuję... Aha. O, ale ja nie chcę z tobą walczyć. On slow me. A. Nienawidzę używać telefonu, nie chcę tego robić. Laughing my ass off. Czyli no to takie nie ma na LMAO żadnego odpowiednika polskiego. Niestety, więc nie mogę wam tego przetłumaczyć, ale wygooglujcie sobie LMAO. Laughing my ass off. Powinniście zrozumieć. I to będzie taki myk, że będziemy musieli tak o robić. O jen. My claw over the last. Oh my god! O mój Boże! Miałam mój pazur na ostatniej. Albo nad ostatnim numerem przez 5 minut. O mój Boże! Po prostu zadzwonię. Po prostu zadzwonię. Tak, specjalnie robię ten głos. Okej. Okay. Za mocne. Kliknąć. Ktokolwiek dzwonił, rozłączył się zanim w ogóle zdążyłeś odebrać. Okej, okay, what the hell is this? A, cześć. A więc niebieskie lasery. Znaczy... Tu Alphys. Cześć! Niebieskie lasery cię nie... nie zadadzą ci obrażeń, jeśli nie będziesz się ruszał. Pomarańczowe... będziesz musiał się ruszać i one... one nie... ruszaj się przez te. Nara! Klik. Dobra. O mój Boże, zrobiłam to! Chociaż klaws to nie są pazury. Są chyba te. Nie wiem, dobra. Pozostajmy z pazurami. Pazury nie trzęsły mi się... tak, odkąd Undyne zadzwoniła mnie, by zapytać, jaka pogoda. Albo zapytać mnie, jak z pogodą, albo coś w tym stylu. Dobra, mam się ruszać. Okay. Zaraz, przecież tu nie ma pogody. Przecież tu na dole nie ma żadnej pogody. Dlaczego ona do mnie zadzwoniła? Nice. Dammit. Run for it! Oh my god. Aha, miałem się ruszać przez te. Dobra. YOLO. To przełącznik. Jej! Deaktywowałem lasery. Nice. GG. Okej. A mój Boże, zapomniałam gdzie... Zapomniałam powiedzieć im, gdzie iść. Słodkie zdjęcie mnie. Teraz. Oho, jeny. To fotografia przewodnika paroma różowymi słodkimi filmami na nim. Tak mnie wkurza ta część gry.
To jest takie typowo wnerwiająca część gry. Tu Alfi... Alfis... Północne drzwi będą zamknięte, dopóki nie rozwiążesz puzzli po prawej i po lewej. Myślę, że powinieneś iść na prawo wpierw. Okej. Siema ludzie. Droga do pracy jest zablokowana, więc miałem czas, by zobaczyć show Metatona na moim telefonie. Efekty specjalne wyglądały dzisiaj niesamowicie. Ten człowiek wyglądał prawie realnie. A ty co masz do powiedzenia? Metaton? Jest najpopularniejszą gwiazdą pod ziemią. Jego fanclub najprawdopodobniej ma 3 zarazem. Powiedziałbym, że to jest bilion. Nie właścicieli, tylko członków. Okej. Zastanawiam się, czy to będzie niefajne, jeśli powiem, jak powinien rozwiązać zagadkę. Should the opposing ship move the boxes to complete your mission? Okej. Drzwi prowadzące przez ten obszar jest zamknięte, więc próbowałem zagadki, ale cały czas braknie mi amunicji i cały czas się restartuje. I moi dwoi współpracownicy nie pomogą. Wygląda, że nawet nie chcą iść do pracy. Dlaczego tu jest cały czas zapytanik? Okej. Co to? O. Nice. Dobra. Easy. Więc teraz ten po lewej, tak? Okej. O. Dzwonek. To Alfis. Ten niebieski laser wygląda na totalnie niemożliwego do przejścia. Ale jako nadworny naukowiec mam parę trików w moim rękawie. Whakuję się do database, do bazy danych laserowych Hotland i jej klik. Tara. O, Kawaii Girls. Spędzałeś... Nie wiem, czy to są one, czy oni. Ale no dobra. Spędzałyśmy tu czas i nagle... kupa zagadek reaktywowała się. To jest wielki problem. To rządzi! Muszą... Oni muszą! Nie cancel, tylko przerwać szkołę po tym. A ty co powiesz?
I nareszcie ktoś włączył ten laser. Na... Skoro jesteśmy wolni, możemy... Sądzę, że jednak będziemy na lodzie stać. Logika RPGów! Oh shit. Dobra. Easy. No to wszystkie puzzle zrobiłem w takim razie, tak? Haha! Ale na wszelki wypadek pójdę i zapiszę. Skoro tu mam. Bo pewnie się zastanawiacie, czemu tej serii nie było. Otóż tej serii nie było, bo mam z nią właśnie taki problem z nagrywaniem. Zawsze po prostu. Że albo muszę gdzieś iść, albo i tak dalej. Ale no nieważne zbytnio. Jeżeli chodzi o całą resztę, to po prostu tu najbardziej mi chodzi o zapisywanie tej gry. Niezbyt ona... Co się dzieje z enkodowaniem? Halo. Halo. Chwila, moment. Zaraz tutaj już zrobię wszystko. Bo coś mi tutaj... Nagle nagrywanie rozwala kompletnie. Dobra, wyłączę to, wyłączę to. Wyłączę to. Wyłączę to. Wyłączę to. Wyłączę to. Wyłączę to. No, OBS-a nie wyłączę. Okej. Okay. Ja powinno się uspokoić. Nie chcę z tobą gadać. Użycie pro... Dobra, nieważne. Nagram to i może niech będzie. Niech będzie po prostu. Ale dziwne, no nie powiem, no. Z Undertale co bądź nigdy nie miałem problemu. Jeżeli chodzi o samo nagrywanie. Takie program. Alfis zupdate'owała swój status. Oj tam. Po prostu wyjaśnię, o co w tym chodzi. Szkoda tylko, że ja już oba zrobiłem. Mówiąc o zagadkach na lewo i prawo, są trochę trudne do wyjaśnienia, ale już je zrobiłeś? Świetnie! Myk. Myślałem, że to jest loot. This doesn't seem right. Jest trochę tu ciemno, nieprawdaż? Nie martw się! Whakuję się do systemu świateł i oświetlę trochę tutaj. O nie. O, tak! Witajcie, piękności. W premierze podziemnego show gotowania MasterChefie. Odświeżcie swoje... Nie wiem, co to jest Owens.
grzejniki. Ponieważ mamy tu bardzo specjalną recepturę dla was dzisiaj. Będziemy robić ciasto. But the cake is a lie. Mój wspaniały asystent zbierze dla nas składniki. Wszyscy wielkie oklaski dla niego. Potrzebujemy cukier, mleko i jajka. Idź po nie, złotko. Sugar. You found the milk. You found the eggs. Ah, cakes. Wspaniale! Świetna robota! Pięknie! Mamy wszystkie składniki potrzebne, by zrobić ciasto. Mleko, cukier, jajka. O rety! Poczekajcie, niesamowity moment! Jak mógłbym zapomnieć? Brakuje nam najpotrzebniejszego składnika. O-o. Duszy ludzkiej! Nie, to mnie na serio rozbawiło. Halo? Tak trochę jestem w środku czegoś. Jestem trochę w środku ważnego czegoś. Tutaj. Chwila, moment! Nie mógłbyś zrobić... Nie mógłbyś użyć... Nie mógłbyś zrobić wyjątku w recepturze? Wyjątku? Nie. Nie. Substytution to będzie nie wyjątek, tylko czegoś podobnego? No czegoś podobnego. Masz na myśli użyć innego nieczłowieka, nieczłowieczego składnika? Dlaczego? Jak? Co jeśli ktoś jest wegetarianinem? Wegetarianinem? Mam ja na myśli? To wspaniały pomysł, Alfis! Właściwie, to mam opcję właśnie tutaj! półoryginalny, zawsze sprawdzony posmak ludzkiej duszy substytut. Substytut zawsze pewnej ludzkiej, zawsze pewnego smaku ludzkiej duszy. O! Ken, puszka, która jest tuż za tym. Co to było, kantor? No powiedzmy, że za tym stołem. Bardziej na tym stole. A więc, skarbie, czy nie przyniesiesz je? Go? Okej. Okay. Będę miły. Ej. That's not funny! by the way... tak ogólnie to nasze show ma ostry... Jak to się nazywa? Nie schedule, tylko... schedule. Ostry... No czas lecenia programu. Jeżeli nie zdobędziesz
puszki w następnej jednej minucie, będziemy musieli powrócić do oryginalnego planu. A więc lepiej zacznij się wspinać, skarbie. Dzwonek. O nie. Nie ma zbytnio dużo czasu, by wejść. Na szczęście mogłabym mieć plan. Kiedy upgrade'owałem twój telefon, dodałam parę usprawnień. Widzisz ten duży przycisk, na którym jest napisane jetpack? Patrz na to! Moi. Tara! Powinieneś mieć po prostu dobrze, po prostu wystarczająco dużo paliwa, by dotrzeć na samą górę. A więc, leć to! O-o. To jest chamskie. Oh no! Oh no! Oh no! To jest nie fair! To jest nie fair! Ała. I to nas zwalnia, tak by the way. Holy shit! Nie! Damn it! Yes! Ho, ho! Wygląda na to, że pokonałeś mnie, bestet? Powiedzmy. Ale tylko dlatego, że miałeś pomoc wspaniałej doktor Alphys. O! Słabo mi na myśl o tym, co mogłoby się stać tobie, gdyby jej nie było. A więc... Narka! O tak, na temat wyjątku. Nie widziałeś nigdy kucharskiego show wcześniej? Już wcześniej upiekłem ciasto dawno temu, więc zapomnij o tym. Ale tu się zgodzę. Tak właśnie działają te wszystkie showy kucharskie, że wszystko, co było robione, to było robione już praktycznie jakąś godzinę temu, żeby się to wszystko pokazało nagle magicznie. Wow, my zrobiliśmy to! My naprawdę to zrobiliśmy! Dobra robota! Drużyno. Więc... w takim razie... Lećmy dalej! Klik. O dobra, jest safe. Thompson Resistance Amnus. Niesamowita struktura. Looms, nie wiem, wystaje w. Na horyzoncie. Zostałeś. Wypełniony determinacją. A więc tak, ludzie. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Mój oczywiście skill tłumaczenia jest zarąbisty, wiem dobrze o tym. Ale no cóż no. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!